Godzina 7.30, warto jak warto jest żyć. Uśmiechamy się, drodzy Państwo, w Warszawie pogoda się trochę poprawia. Mam nadzieję, że niedługo wyjdzie słońce, w Krakowie też na słońce liczymy. A my teraz prosto ze Stanów Zjednoczonych przenosimy się do Polski, ale też między innymi o Stanach Zjednoczonych będziemy rozmawiać. Czas niewolników, jak świat stał się własnością kilku korporacji. O tym traktuje najnowsza książka Józefa Białka. Józef Białek, działacz podziemia antykomunistycznego, właściciel wydawnictwa Wektory, ale także właśnie autor książki Czas niewolników, jest przy telefonie. Dzień dobry, słyszymy się. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy i to serdecznie panią. No to może odpowiedzmy na pytanie, jak świat stał się własnością kilku korporacji i jakie korporacje zarządzają najważniejszymi firmami, najważniejszymi podmiotami, z którymi na co dzień stykamy się w naszym życiu? Ojejku, to nie jest takie proste, to jest taka prosta odpowiedź. To znaczy, świat się stał własnością oczywiście kilku korporacji, je można nazwać, ale ja bym wrócił do początku. Jak do tego doszło, że napisałem książkę, bo to jest istotą rzeczy. Mianowicie otworzyłem komputer któregoś poranka i zobaczyłem wiadomość, że popełnił samobójstwo 42-letni człowiek, mężczyzna w Krakowie. Zostawił 16-letnią córkę. Był frankowiczem. Wyjechał do Anglii, zarabiał w Anglii, ale nie dawał rady, bo te długi tu mu rosły i nigdy na nie już nie mógł oddać tych kredytów. I zacząłem szperać, że tych samobójców było bardzo dużo, więc zadałem sobie pytanie, ile jest tych samobójców. Okazało się, że samobójców przez 10 lat z tytułu frankowiczów, oczywiście wziąłem to z mediany statystycznej, porównując 10 lat, 40 lat później po frankach. Tak, to jest chyba w książce. Tak, około 8 tysięcy samobójców z tytułu franka. Ale wziąłem też zawały serca. Okazało się, że w roku 2015, kiedy frank skoczył na 5 zł, nagle przyszło nam 5-6 tysięcy zawałów serca, więcej niż normalnie statystycznie co roku. Więc tych trupów z tytułu tej zmowy bandyckiej bankowej było w Polsce około 20-30 tysięcy. I nikt o tym nie mówi. Mówię, co jest grane, że tyle trupów, więcej niż wojna na Ukrainie, niż gdziekolwiek, a tutaj nikt nie mówi. Jeśli dwóch, trzech górników zginie od razu flaga o połowę spuszczona, tu 20-30 tysięcy trupów i nic. Nie mówimy tutaj o depresji, w Polsce jest ponad 20% depresji. To jest oczywiście niemierzalne w Polsce jednostka. Nie mówimy o udarach, nie mówimy o innych rzeczach, które są skutkami, o sierotach. I co się dzieje? No to zadałem sobie pytanie, jak to jest. Halo, halo? Coś przerwało nam połączenie. No więc zadałem sobie pytanie, kto jest właścicielem tych banków. I od tego się zaczęła książka. Książka jest bardzo ciekawa, jest rozbudowana. Ma pan tutaj różne infografiki, porównuje pan właśnie w statystykach, są plakaty. Ale tak właśnie na początek, to może powiedzmy o tych głównych firmach, o tej głównej strukturze, jeżeli chodzi o te wielkie korporacje. No właśnie, bo to samo powiedzenie, jakie korporacje nie jest, bo to są cztery korporacje, które wszystko przyjęły, w Polsce dwie korporacje. Tylko pytanie, skąd się wzięły te korporacje i o co chodzi? To jest główne pytanie, gdzie polski ekonomista żaden właściwie o tym nie mówi lub nie ma pojęcia. To się stało wszystko gdzieś w 1985 roku, kiedy wymyślono w NASA, powiedzmy sobie szczerze, program Aladdin. Program Aladdin polegał na akcjach pasywnych, bo jeśli spojrzycie na strukturę polskich banków, zobaczycie, że ileś procent jest tych banków, czy w ogóle firm korporacji rozproszonych. Czyli załóżmy, bo to muszą słuchacze zrozumieć najpierw, że wszystko ma właściciela. My tego tu w Polsce nie nazywamy, kto jest właścicielem. Jeśli na przykład Bank Śląski 70% akcji jest rozproszonych, to ja pytam, kto jest właścicielem w takim razie Banku Śląskiego. Właścicielem Banku Śląskiego, czy też każdej innej rzeczy, będzie ten, kto będzie miał co najmniej 5% akcji uprzywilejowanych i będzie mógł zebrać zarząd i go wybrać. Bardzo proste. I w ten sposób przez akcje pasywne przejęto praktycznie cały świat. W Polsce dwie firmy, bo teraz o tym mówimy, Vanguard, BlackRock przejęły praktycznie wszystko, a do tego jeszcze są dwie firmy Fidelity i State Street.
To są cztery firmy, które posiadają majątek ponad 20-bilionowy, a zarządzają majątkiem ponad 50-bilionowym. Więc to one są właścicielami właściwie wszystkiego. Ale to mało tego, jak spojrzycie na strukturę akcji, to zobaczycie, że będzie tam MedLife, Alivivva, AXA. Tylko zadajmy sobie pytanie, a co to za firmy? Okazuje się, że udziałowcami tych firm oczywiście jest ta sama czwórka wielka. I każdej firmy, która będzie udziałowcą KGHM-u, Orlenu, czy czego tam, będą również te dwie firmy, czyli Vanguard i BlackRock, ale plus ich satelity. To może od początku. Jeżeli chodzi o te międzynarodowe firmy, o których pan mówi, BlackRock, Vanguard i State Street, to są te główne i między innymi do nich należy Apple, Microsoft, Hewlett Packard, Intel Corporation. 168 największych korporacji świata do nich należy. Tak, ale czy oni mają tam jakiś decydujący wpływ na działalność tych spółek? Czy to są jednak udziałowcy kilkuprocentowi albo dwuprocentowi i nie ma to za bardzo przełożenia na działalność? Wie pani, w takiej sytuacji, w jakiej jest ten świat przez dwa lata właściwie zajmując się tym problemem, okazuje się, że można mieć 2-3% i zarządzać, gdy satelici, którzy są również udziałowcami, posiadają pozostałe akcje. Pamiętajmy, że większość akcji jest zawsze rozproszonych, a tutaj można zabrać 5-6-7% akcji i być właścicielem. Na przykład będzie Vanguard, MedLife, AXA, Aviva, mieć akcje, okaże się, że to wszystko jest ta sama firma. Mało tego, trzeba sobie zadać pytanie, czy Vanguard i BlackRock to są osobne firmy. No i właśnie, tu jest najważniejsze pytanie. Kto jest właścicielem tych wielkich firm, o których cały czas mówimy? To jest piękna rzecz. Ten program Aladdin jest jedną z najfantastyczniejszych rzeczy. To jest przejście z systemu analogowego zarządzania do cyfrowego zarządzania światem. A więc przejście od systemu, kiedy to banki zarządzały światem i drukowały pieniądze sobie w Federalnym Banku Rezerw, do świata cyfrowego, kiedy przejmujemy akcje pasywne i drukujemy sobie pieniądza wirtualnego. Czyli praktycznie nadrukuje pani lista pieniędzy i pani sobie kupi co chce i tak tego nikt nie sprawdza. To jest cała historia opisana w książce. Ja tu przez telefon to nie bardzo można tłumaczyć, ale pytanie jest ciekawe, bo Vanguard, BlackRock, Fidelity i State Street mają u siebie wzajemnie udziały wykupione. Ale czyli kto jest na przykład prezesem zarządu firmy BlackRock? To nie ma znaczenia. Dlaczego? Prezesem zarządu można stawić każdego, nawet pan Krzysztof Skowroński może być prezesem. To nie ma znaczenia większego. Kto zarządza? Dobrze, to kto zarządza? No właśnie. Gdybyśmy zrobili śledztwo takie poważne, to byśmy zobaczyli, że wszystkie te firmy powstały, dostały pieniądze, bo dwie powstały w XIX wieku, dwie powstały w 1985 roku. Ale skąd wzięły się pieniądze w tych firmach? I to jest pytanie kluczowe. Te pieniądze oczywiście zostały, kiedy wymyślono ten program Aladdin, te cztery firmy zostały wyposażone w pieniądze. Skąd wzięły? Ano wzięły z banków związanych z Federalnym Bankiem Rezerw, z Fedem. Wszystko mieści się dzisiaj w Fedzie. To jest to kontrola wszystkiego, co tylko na świecie. Swiftów, przelewów bankowych, swapów, wszystko Fed decyduje na świecie. W ogóle jest to całe nieszczęście świata. To się wzięło, proszę panią, 70. Kiedy się to wzięło, Matko Boska? Potwór z Jekyll Island był, tak. Tak. Odkąd powstał Fed? Kto jest właścicielem Federalnego Banku Rezerw? Bo to jest kluczowe pytanie. Kiedy pani otworzy Wikipedię, zobaczy pani, że 12 banków amerykańskich utworzyło Fed. To jest nieprawdziwe. Bo kto w takim razie te banki wziął do Federalnego Banku Rezerw? Otóż okazuje się, że 53% udziału w Federalnym Banku Rezerw ma 6 osób. Tych, którzy pojechali na wyspę Jekyll i założyli ten Federalny Bank Rezerw. To jest Rothschild, Rockefeller, Warburg, Morgan. Zresztą ich banki bardzo dobrze się mają i bardzo dobrze działają na amerykańskim i na światowym rynku przecież. Tak, w Polsce JP Morgan też ma się dobrze. Największy przekręcacze świata. Otóż o co chodzi? O to chodzi, że oni oparli wtedy dolara o uncję złota. Tylko, że w 73 roku odeszli z parytetu złota na dolarze i wtedy wymyślono tak zwanego petrodolara. Założono OPEC się oparł o petrodolara. Oznaczało to, że gaz i ropę musimy kupować w dolarze.
I zwrócono uwagę, że się nic nie dzieje w sumie. Dolar jest pusty pieniądzem, oparty o jakiś tam dolar, o jakąś ropę i nic się nie dzieje. Wtedy wymyślono system Aladdin w 1985 roku i wtedy doszli do wniosku, że po co drukować pieniądze, skoro można je czarować z powietrza. I w tym momencie wyposażono 4 firmy, które kupiły akcje największych korporacji świata, a potem już podbijano karty państwu z osobna, które było tam na ich celu. I stąd na przykład do Polski weszły 2 firmy, Vanguard, BlackRock. Jak zobaczycie, one są we wszystkich polskich tak, firmach. Tak, to wywołał pan to, o czym chciałam powiedzieć, między innymi Alior Bank, Allianz, Aviva, Bank Handlowy, PNB Paribas, Deutsche Bank, Enea, Budimex, Ciech S.A. Energia, nawet na giełdzie papierów wartościowych mają swoje udziały, niecałe 1,5%, ale posłuchajmy dalej. Grupa Lotos, na przykład Jastrzębska Spółka Węglowa, tutaj mają one prawie 2,5% razem. KGHM też jest obecny, Kruk S.A., Bogdanka, czy Polska Grupa Energetyczna, Orange Polska, no i PZU S.A. To są te niektóre, no i Orlen też jest obecny, Vanguard i BlackRock. Jak pan dostał się do tych informacji? Jak pan uzyskał te informacje, że te korporacje są obecne? Zwracam jeszcze uwagę na jedno. W zeszłym tygodniu BlackRock kupił 5 akcji polskiego PKO S.A. 5%, tak. 5%. No, o tym jakoś nikt nie mówi. Jest kampania wyborcza. Żaden nikt się nie zająknie, że oto jesteśmy podbici właściwie przez obce korporacje, że ale nie mamy własności. Prezes, nikt nie mówi nic. Ale prezes PKO S.A., pan Michał Krupiński, powiedział, że to jest dobra inwestycja, że no jesteśmy zauważani przez międzynarodowe korporacje i że chętnie się inwestuje w Polsce, więc to dobry wydźwięk miało w Polsce. Proszę panią, jak się kompletnie nie, w Polsce nikt nie zna na ekonomii, na zarządzania światem, to tak jest. No co pani, no dlaczego, ja jestem człowiekiem po AWF-ie i ja piszę o własnościach ekonomii i zarządzaniu światem, a oni mówią bzdurki z XIX-wiecznych teorii ekonomicznych, ale nie powiedział pan, skąd wziął pan te informacje, że... Informacje są dostępne, informacje można, jeśli się trochę szpera, szuka na różnych portalach zagranicznych. No coś nam tutaj utrudnione jest. Wiele informacji dostałem, już jest to na przykład, do całej tej układanki nie pasował mi Getting Bank, bo to polski bank Czarneckiego. I co się okazało? Że Getting, że to jest nieprawdziwa informacja, że w 2004 roku Czarnecki z Rothschildem spotkali się w RPA i tam Rothschild przejął akcję Gettingu. I okazało się, że mój kolega organizował to spotkanie. No tak to wszystko wygląda. I wiele innych rzeczy powziąłem już z innych danych. No ale to tak, no wie pani, no jednak dużo książek wydaje ekonomiści również. To do tych danych mam informacje. Dostęp do informacji. Natomiast dlaczego w Polsce się nie mówi o systemach własności, o akcjach pasywnych? Mówi się naprawdę o niczym tak naprawdę. Jak się jeździ po całym świecie, to większość programów telewizyjnych to jest gospodarka. U nas nic nie mówi poważnie o gospodarce. I teraz wracamy z powrotem. Dlaczego się tak stało, że wszyscy grali w to samo, wszystkie banki? Bo te wszystkie banki w Polsce mają jednego właściciela, powiedzmy sobie szczerze. I ten właściciel wydał polecenie, co robić, czyli wysłać do polskich eksportowych firm specjalnych emisariuszy, żeby namówili na opcje, ludzi wciągnąć w kredyty frankowe, nielegalne zresztą, bo nikt franka nikomu nie dał, tylko założono, że frank będzie tą denominowaną pieniądzem. I nikt nie podjął żadnych dyskusji, żaden prokurator nie wszczął śledztwa w sprawie zmowy bankowej. Nikt o tym nie mówi. Jak to jest? Dzisiejsza Rzeczpospolita informuje o tym, że jakieś działania mają być podejmowane, jeżeli chodzi o frankowiczów. Będziemy się na pewno tej sprawie proszę panią, 10 lat minęło, tyle ludzi poszło na sznurek, tyle nieszczęść rodzin, tyle trupów, tyle tragedii, 10 lat i tu się nic nie dzieje. Dlaczego? Bo media w większości, no proszę, Radia Wnet oczywiście, media w większości też należą do tych 4 spółek. Tam w książce również to podaję. 70% mediów, reklam światowych zabierają 4 firmy.
te, które wymieniliśmy, to jak ma coś się przydostać do opinii publicznej, skoro wszystko jest kontrolowane tak naprawdę? Tutaj musimy postawić kropkę. Drodzy Państwo, kim jest Charlie Halak? Co to jest program Arladyn? Czy jak wyglądają te największe korporacje? O tym pisze Józef Białek w swojej najnowszej książce Czas niewolników, jak świat stał się własnością kilku korporacji. Książka ważna, potrzebna, no i na pewno dla wielu szokująca. Bardzo dziękuję, wydawnictwo Wektory. Pozdrawiam serdecznie. Godzina 7:45, a my posłuchamy utworu, który wykonywał Elvis Presley w oryginale, a my mamy taki cover.